Dzień dobry, witam się z wami Górnik Dawid. No oczywiście żartuję, ale w dzisiejszym odcinku czym się zajmujemy? Zajmujemy się dalej konstrukcją cudownej bazy podziemnej. Nie wiem jak to nazwać. Czy był emerald? Nie, wydawało mi się. Emeraldy tylko w górach przecież są. Chyba. Chyba, że to zmienili, nie wiem. Cyk, 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 cyk. No i picobello makrelo. I w tym momencie to mamy zrobione. I możemy się zająć wykończeniówką. No nie, jeszcze tutaj. Dotąd byśmy doszli. Tam gdzie... Czekaj, może inaczej zrobimy. Może zrobimy w ten sposób. Tu. No i świetnie. I to sobie wykopiemy i mamy taką względną, fajną bazę. Najsowską. Da, tylko jeszcze podstawy jak drzwi, upiększenie jej w środku. Chociaż ja nigdy nie dbałem szczerze o urodę miejsc, których budowałem. Jakoś szczerze nigdy mnie nie interesowało to, jak to wygląda. Bo dla mnie się liczyło, żeby przeżyć w tym świecie. Jeszcze ze starych, dobrych czasów. Okej. Tu, tu, tu. A może to wszystko zrobić jednolite? W sensie, że tu tylko jeden taki schodek, a tu tylko... Rozumiecie, o co mi chodzi? Że tam... O kur... Zapomniałem. Może tutaj jeden schodek po prostu. Dobra, tam kobla mi nie szkoda, mam go dużo. Tu, 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 tu. Teraz mi się już kończy kabel. Kurde, tyle buduję. No ale tutaj głównie jest ten andezyt. Już wiem, że to jest andezyt, a nie ametyst. Nie będę o tym... No nie wnerwiaj. Are you joking right now? I poważnie muszę wybudować. Nie, tak nie. Poważnie muszę wybudować kamienny, ten drewniany kilof, żeby wykopać jeden kamień i żeby zrobić kamienny kilof. Serio? Wow. Takiego absurdu to ja nie widziałem w życiu. A trochę na tej świecie już żyję całe 13 lat. Nie wiem, przepraszam, odwala mi w tym Minecrafcie. Cieszę się po prostu, że wróciłem do korzeni. Tytuł serii, ale będzie powtarzany przeze mnie miliard razy i to mogę obiecać. Tego możecie być pewni. I też bym chciał na tą serię, faktycznie, żeby to był powrót do korzeni, chciałbym realizować pomysły, które miałem za dzieciaka. No dalej jestem dzieciakiem, ale wiecie, za czasów, gdy tam miałem 10 lat i zacząłem dopiero grać w Minecrafta. Nie, miałem 11, a nie 10, przepraszam. Pyk. Tu. Znowu będzie noc. Dzień trwa tak krótko, noc tak długo. Dobra, to klasycznie, co? Widzimy się, jak będzie dzień. Dobra, już jest dzień. Naprawdę trzeba szybko te owce ogarnąć, wiecie? Ale ładnie to wygląda. Jak tak schodzi słońce. W sensie jak słońce wzeszło, weszło, nie wiem jak to powiedzieć. Ale tak, wiecie, jeszcze nie do końca, nie na 100%. A, już gadam jakieś pierdoły, przepraszam. Okej. Tak, czyli tutaj robimy po prostu jeden schodek i tutaj drugi taki, będzie super. To powinno być drewniane wszystko. Ja o tym wiem, że to powinno być drewniane. No ale nie jest drewniane, na życie co poradzisz.
Albo zrobimy może. Patrzcie, mamy tyle tych granitów, nie granitów, innych wypolerowanych ametystów. Andezytów, nie ametystów, przepraszam. Że może byśmy zrobili taką mieszaną podłogę. O, lapis lazurka, dzień dobry, kolego. Witamy w Brazylii. Ja przepraszam, mam jakiś poryty humor dzisiaj. No i klasa. Tu nie trzeba kopać, tu trzeba pyk, tu trzeba pyk, tu trzeba pyk, tu trzeba pyk. Oczywiście lapis lazulki nie zamykamy, broń Boże, panie dobrodzieju. Ja go nie zamknę, głupi nie jestem. Na pewno nie aż tak. Tu, to tego nie chcemy. Tu. A w ogóle węgiel, ja go nie widziałem wcześniej. Niesamowite. Więcej najbardziej popularnego kruszca w tym świecie. W ogóle, co jest po węglu pod względem najbardziej popularności? Redstone chyba. A po redstone? Czekaj, pochodnie. Mam 8 pochodni z ciemnej w tubie. Pyk. Tak, po redstone. Po węglu jest redstone. Po redstone nie wiem, czy nie będzie miedź. Bo teraz weszła. Po miedzi. Chyba ja wiem, żelazo. Po żelazu lapis. Po lapisie. Złoto. Po złocie diaksy. I po diaksach emeraldy. Jakbym miał obstawiać. No i oczywiście po emeraldach nederyt. Nie, emeraldy są rzadsze od nederytu. Nederyt, w ogóle jak to brzmi? W czym chodzisz? W diamentach, a ty w nederycie. To brzmi tragicznie. Naprawdę nie można było tego nazwać w inny sposób? No też dobra, no kraina piekieł, to tak w miarę pasuje. Tak, tak, tak. I poszedł kolejny. Oczywiście nie mam patyków. Ej, wiecie co? Są lekko mówiąc kłopoty Neumana. Bo my już nie mamy drewna. A jednak mamy jeszcze trzy kłody. Nie było. Nieważne. Nie ma żadnego problemu. To się wyklepie. Ej! Dziękuję ci węglu, bo teraz wpadłem na koks pomysł. My tutaj zrobimy sobie taki pokoik. No kurda, jak? Patrzcie, że tu mamy normalnie strefę tak zwaną główną i tu... taki pokoik. No dobra, tylko ten pokoik bym chciał akurat zrobić z drewna. Z tego też powodu musimy się udać na górę. Czekaj, jedna rzecz. Czy ja nie mogę sobie wypolerować tych dziadów? Mogę. Tak, o Jezus, tak! To zrobimy sobie z tych wypolerowanych tam podłogę, takie kafylki. Ja, ale jestem mądry. Oczywiście wiadomo, nie bierzcie tego na poważnie, to mówię z przymrużeniem oka. Dla beki. Najprościej, jak nie chcesz, żeby ludzie o tobie źle myśleli, to powiedz, że to co mówiłeś, to dla beki. Taka rada. Ode mnie. Na przyszłość. No tak, bo to normalne, radzi się 13-latka odnośnie życia, nie? Brzoza. Kocham i nienawidzę jej drewna. I co lecisz? Mam ci unicestwić? No wiadomo, że jakby miał trójząb, to bym aż tak nie przeznaczył, ale że jest leszczem, który nie ma trójzębu, no to... Tylko żeby zaraz jego jakiś brat nie przyszedł z trójzębem, bo jak... A w ogóle trójząb bardzo lubię jako broń w Minecrafcie. Ja uważam, że trójząb jest niedoceniany, bo taka ciekawostka odnośnie tego, no wiecie, bo ja... Skąd ja tyle wiem, od razu mówię, żeby nie było, że ja to sobie tak wymyślam. Nie, po prostu ja swojego czasu, jak grałem w Minecrafta, to ja chciałem być jak najlepiej przygotowany i z tego też powodu... Uwaga! To jest... Jakby... To, co zrobiłem, to było najbardziej niepotrzebne wydanie pieniędzy w życiu. Bo żeby się przygotować do gry w Minecrafta, kupiłem dosłownie wszystkie poradniki, jakie były. Te takie, wiecie, te takie małe książeczki. Powiedzmy tam, poradnik przetrwania Minecraft, nie? I tego typu. I ja się naprawdę z tym, no przyznam, trochę wiedzy mi to dało. Ale
tą wiedzę prędzej czy później bym odkrył sam, ewentualnie odkrył na YouTubie tą wiedzę, więc no. Ale generalnie to trochę wiedzy mi dało i stąd na przykład wiem bardzo ciekawą rzecz, że trójząb pod względem zadawanych obrażeń ręcznie, że wiecie, że nie rzucimy trójzębem, tylko nim po prostu zrobimy nawet nie jest krytyka. To wiedzieliście, że trójząb w taki sposób zada obrażeń więcej niż diaksowy miecz? Oczywiście mówię o surowych, nie? Bo wiadomo, że miecz diaksowy. O kur. Trójzębnik. Wiadomo, że miecz diaksowy pod względem jakby był zaklęty, to jest oczywiste, że on zada o wiele większe obrażenia, nie? Ale ja tutaj mówię. Wchodzę do wody. Ja tutaj mówię pod względem surowym. Jakbyście mieli trójząb i diaksowy miecz, to trójzębem zadacie większą ilość damage'u. I to jest bardzo ciekawe. No tak wszyscy mówią, o, diaksowy miecze są koks. I tam jest, kurde, trójzębnik. Ja bym go chciał zgładzić. Serio bym go chciał zgładzić. Gdzie on zniknął? Wiecie, jak go wywołać? Tak. Nie ma. Znikł. Przestraszył się mojej obecności. A ja wracając... O! Owca, owca, owca! Owca! Chodź do mnie! Chodź do wujaszka! Chodź, chodź! Dziękuję ci, owco! No. Tak, ginie na hita. Ale... taka jedna rzecz. Trójząb ma tą swoją lojalność, nie? Nie, to nie jest lojalność, bo on ma parę zaklęć i bodajże... Mógłbym teraz nawet pójść po książkę wam przeczytać to, żeby się nie pomylić. Ale ma kilka zaklęć i jedno jest, nie pamiętam, czy to nie jest lojalność, to, że rzucisz, to on do ciebie powraca, kurde, jak Mjolnir normalnie, nie? Jak młot Thora. Do walki, jak chcesz walczyć na odległość trójzębem, to jest niezbędne zaklęcie. Ale jest jeszcze jest jeszcze to drugie zaklęcie, które jak jesteś pod wodą i naciągniesz go i puścisz, to jakby lecisz w kosmos. No i one się ze sobą mieszają, bo wiadomo, jak go użyjesz, to polecisz w kosmos, nie? Z tej wody. I no jak w takim razie mierz, trójząb by do ciebie powrócił, jak się go trzymasz, jak Mjolnira, czyli młota Thora z mitologii nordyckiej, żeby lecieć, nie? I w ogóle trójząb serio jest niedoceniany, bo trójząb jest w ogóle najszybszym środkiem transportu w całej grze. Oczywiście mówimy tu o wystrzeleniu się z tej. Wystrzeleniu się spod wody, nie? To pod tym względem trójząb jest najszybszy. Chyba szybszy nawet od Elytry. Chociaż tego akurat nie mam pewności, nie? Ale podobno trójząb jest najszybszy. Ta, jeszcze jedna rzecz. Ja odkryłem ją akurat sam, nie? Jak kiedyś dla bajki sobie grałem na Creative i wziąłem sobie ten trójząb właśnie, zakląłem, żeby latać w kosmos. To taka jedna ciekawostka. Był deszcz i miałem założoną elytrę. I widzieliście, że jak jest deszcz i macie elytrę i macie ten trójząb, to możecie go używać zamiast fajerwerku? Ja się zdziwiłem, bo ja leciałem w tym momencie chyba 100 ileś kratek na sekundę. Z elytrą, jak był deszcz. Z elytrą i z tym trójzębem. I po prostu używałem trójzęba zamiast fajerwerek. I tak prułem strasznie. No najgorzej jak się skończy deszcz, nie? To już macie po napędzie. Więc podsumowując, chciałbym po prostu mieć ten trójząb. Naprawdę, opowiadałem 6 minut o trójzębie i żeby powiedzieć na końcu, no podsumowując, to ja chcę mieć ten trójząb. W ogóle też wszyscy walczą na miecze, jak chodzi o walkę w Minecrafcie. Każdy walczy mieczem, ewentualnie niektórzy. Hard pro koksy walczą siekierą. A ja wam powiem, że Minecraft oferuje nam naprawdę różne style walki. Ja wiem, że to teraz brzmi komicznie, ale Minecraft nam naprawdę dużo oferuje pod względem walki. Bo możemy walczyć za pomocą chociażby tego trójzęba na odległość. Możemy walczyć łukiem i strzałami z tymi. Nie zaklętymi. To są strzały naeliksirowane, o ile jest takie słowo. Możemy walczyć tymi
strzałami, z eliksirami w sobie. Jest naprawdę dużo różnych możliwości. Tarcze. W ogóle mało kto używa tarcz. Ale na tarczę jest sposób. Nie wiem, czy wiedzieliście. Jak nie wiedzieliście, to wam powiem do PvP taki protip. Jak ktoś się zasłania tarczą, to jak uderzy mieczem, możecie go sobie bić, to nie życzę powodzenia. Jak uderzycie tarczą, to wyłączacie mu po prostu. Nie tarczą, siekierą. Jak uderzycie siekierą, to to tak działa, że wyłączacie mu po prostu tarczę. Ma ona tam chyba 5 sekund. I on po prostu nie może jej podnieść z powrotem. Więc jak ktoś całą taktykę opiera na tarczy, to on będzie mieć, lekko mówiąc, problemik, jak trafi na siekierę. Właśnie chyba z tego też powodu wiele osób nosi ze sobą siekiery, żeby wyłączać tarczę wrogom. Dobra, ja się w tym momencie pożegnam. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Nie to... Dzisiejszy taki nieco krótszy. No ale co mogę powiedzieć? No jest noc i nie chcę mi się znowu czekać, żeby pokazać wam jeszcze 2 minuty. Dobra, macie jak zwykle ode mnie lekką dawkę wiedzy odnośnie trójzębów i siekier i tarcz. No ale się pożegnam. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Do zobaczenia i cześć.